prezydencie. Ale panie prezydencie, jest szansa na to, żeby była dalsza część rewitalizacji? Tak, tak, no staramy się o środki. Tak, tak, tak. Jak pan... Przewidziałem Dolne Miasto, jeszcze dokończenie Biskupia Górka i Orunia. Przed każdym spotkaniem z mieszkańcami konkretnej dzielnicy spotykam się z lokalnymi liderami, aby bezpośrednio opowiedzieli o bolączkach, problemach danej dzielnicy, w tym przypadku Letnicy. Czego brakuje w Letnicy jeszcze? Szkoła, boiska. Wiatr śmietnikowych, monitoringu na skrzyżowaniach, monitoringu w tunelu, śmietników na przystankach tramwajowych. Nie dało rady zrobić wszystkiego za jednym zamachem. Rewitalizacja jest procesem długotrwałym, w związku z czym trzeba ją było podzielić na dwa etapy. I skończyliśmy w zasadzie pierwszy etap, przed nami jeszcze drugi etap, czyli rejon na przykład ulicy Szklana Hutra. W Letnicy powstały nowe przestrzenie, a jedną z nich piękny plac zabaw. Tyle tylko, że furtka zamknięta, a dzieci nie mogą z niego korzystać. Chciałabym wejść z wnukiem. No mój wnuk tam czasami pobiegnie, jak jest furtka otwarta, no ale mówi babciu, ta pani mówi, wynocha stąd, wąt stąd, no i on wraca do domu. Trzeba było iść, może się kłócić, ale człowiek nie ma ochoty na kłótnie, prawda? Nie próbowała pani interweniować? Nie, znaczy ja już z nią rozmawiałam wcześniej z tą panią. No to było niby jakoś tak było, że te dzieci przychodziły, a teraz widzę wszystkie goni. Trzeba taki zrobić zamek tego placu zabaw, żeby każda rodzina, która ma to dziecko, dostała taki klucz. A teraz mieszkam w tym domku w TBS-ie. Tam mieszkałem 32 lata, a teraz tu mieszkam 3. Czyli ze starego na nowe. Ze starego na nowe. No i jak w tym nowym? Jak może być w nowym? A ja tam w piecach paliłem, to wszystko było strasznie, strasznie. I tak, ale ogólnie jest fajnie, ogólnie dobrze. Jest bezpiecznie? Czuje się pani bezpiecznie, jak wychodzi wieczorem na spacer? Zależy kiedy. To są takie etapy, że jest bezpiecznie, czasami jest niebezpiecznie. Tutaj przy sklepach jest taki trójkąt, nie wiem czy mogę pokazać, gdzie no latają z maczetami, z kijami, biją się. Tutaj przychodzi do nas tak na niego cygan, mówimy, taki bezdomny. No on lubi śpiewać od rana do wieczora, to też go chcieli pobić. Z tego co mi wiadomo, zaatakowali panią z Providenta, dosyć odkliwie pobili i okradli. Ale tak ogólnie no, policja przyjeżdża, jak jest interwencja. Gorzej z dzielnicowym, bo trochę się obawia. Przez długie lata Letnica, zwana też Letniewem, cieszyła się fatalną sławą. To miało się zmienić po tym, jak zainwestowano w rewitalizację tego miejsca ponad 44 miliony złotych. Czy tak wiele się zmieniło? Jedno jest pewne. Letnica na pewno wygląda inaczej.